ludzkie, istniejące w latach 1940-1944. Znajdowało się na terenie tak zwanego kraju Warty, z języka niemieckiego Warteland, a dokładnie miasta Łodzi, będącego częścią III Rzeszy. Na jego terenie mieszkało blisko 200 tysięcy ludzi, będących głównie Żydami, i zajmowało powierzchnię od 382 do 413 hektarów, co czyniło je drugim największym gettem obszaru okupowanej Polski. Było również jedynym gettem, które przetrwało do końca wojny, gdyż zostało zlikwidowane dopiero w sierpniu 1944 roku. Żydzi widniejący na nagraniu zostali zastrzeleni kolejno za próbę ucieczki, bunt wobec strażników i podglądanie.